Wczoraj na kolacja była makrela i dzisiaj trochę mnie boli brzuszek. I ustalamy z Dominisią, co teraz mogę zjeść, co będzie większym miksem. Bo mamy tak, chlebek bananowy, który mogę zjeść. I zastanawiamy się, czy mogę go zjeść przed czy po. Co będzie większym miksem, bo jest jeszcze też druga makrela, którą chcę teraz zjeść. I teraz jaka powinna być zachowana kolejność? Zjeść teraz chlebek, a potem makrela. No i potem pewnie zaś znowu wejdzie chlebek, bo jest go więcej. Czy teraz powinna być makrela, a potem chlebek? Ustaliliśmy, taka jest moja teoria, że lepiej będzie, jak będzie ułożony w ten sposób. Czyli tak, wczoraj była na dole makrela, potem będzie, teraz będzie drugo makrela i potem będzie chlebek i znowu chlebek. Bo jakbyśmy zrobili na odwrót, makrela, chlebek, makrela i chlebek, to będzie większy miks i wtedy może bardziej boleć brzuch.